Nazywam się Semita Ceballos, jestem z Curitiba i zajmuję się muzyką i literaturą na uniwersytecie. Mamy luty 2024 rok, już mamy ponad 2 lata od tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. W Europie wszyscy żyją tą wojną, dużo państw, dużo ludzi jest w pewnym sensie zmartwionych, jak to się dalej potoczy. Powiedz mi, jak te informacje, jak to życie, jak to całe, ten cały okres został przyjęty w Brazylii? Czy to jest też jakiś temat codzienny? Czy to martwi ludzi? Czy raczej są tutaj inne zmartwienia związane z innymi sprawami? Ja, kiedy wybuchła wojna i że Rosja wkraczała w te granice Ukrainy, ja wiedziałam, że Polacy będą coś robić. I właśnie tak było, że Polacy zaczęli pomagać. I w naszych wiadomościach ludzie pokazywali, nasi dziennikarze pojechali właśnie do granic Polski i Ukrainy. I ja pamiętam, że oni robili relacje z Polski, nie? Jak Polacy pojechali na granicę, żeby pomóc te wszystkich ludzi, którzy naprawdę nie znali. I Polacy powiedzieli, my musimy pomóc, bo nikt nam nie pomógł, kiedy Niemcom wkraczali właśnie w naszej terenie. Ja wiedziałam o tym. I ludzie, którzy mnie znają, no ze mi to Polacy tak tyle robią i tyle pomagają, taki osobiście, nie? Nie, to nie była instytucja, to była pomoc osobista z ludzi prywatnych. Ja znam Polacy i tak to jest. Wojna jest też tematem teraz codzienności, nie? Ludzie się martwią, ponieważ wszystko jest globalizowane, wszystko jest tak połączone, te wszystkie ceny też poszły do góry, tutaj czuć w supermarketach, jak się chodzi do pubu, wszystko jest drożej niż wtedy było, więc to też wpływa w nas. I jeżeli się mówi o Brazylii, nie mieliśmy konflikt z Paragwajem, to była największa wojna, która chyba powstała w Ameryce Łacińskiej, ale to wszystko jest tak daleko od nas, ja nie wiem, czy my mamy skłonność do wojny, czy w ogóle teraz mogło być jak powód, żebyśmy mieli taki konflikt, jak jest na Ukrainie i z Rosją, ja nie wiem, jak się mówi, gdzie mogła Brazylia walczyć, nie? Tylko na boisku razem z Argentyną. To naprawdę tam jest miejsce, gdzie byśmy mogli walczyć, nie? Rywalizacja w piłce nożnej. Ale żeby zniszczyć drugie państwo, żeby zabić ludzi, to ja myślę, że Brazylia by się nie zdecydowała na coś takiego. I powiedz mi, czy ewentualne też te, nie wiem, czy wiesz o tych konflikcie, który się szykuje na północy Brazylii, Kolumbia, czyli Wenezuela Guyana. I Gujana. Tak. Czy to też jest jakoś obecne tutaj w Brazylii, czy się o tym też mówi? Tak, o czym się też mówi, ale nie wiadomo jak się toczy, jak to będzie, pod jakiej strony Brazylia będzie, to jest wszystko w trakcie teraz. I bardzo przykro, bo myślę, że nie rozwiązują się problemy zabijając ludzi i mając broń, więc mam nadzieję, że to wszystko się inaczej rozwiązuje, nie? Przez przemoc. I czy tak normalnie Brazylijczycy są zmartwieni wojną, czy raczej mają inne zmartwienia? Ogólnie światowo, wszystkie konflikty. Ja myślę, że współczują, nie? Myślę, że mogą być, nie? Myślę, jak wyobrazić jakieś, by mieć wojny.
Ale to dużo wpływa w naszej ekonomii, nie? I to nas dotyczy w tym sensie, nie? Ale mamy też inne problemy społeczne, bardzo dużo bezdomnych w Brazylii, można widać na ulicy, wszędzie. I to jest właśnie wszystkie wpływ ekonomiczny, które mają są związane z czasem COVID-a, prawda? I też podczas wszystko, które się dzieje na wojnie teraz w Ukrainie, które wpływa tutaj, ciągnie do nas.